jeśli Państwo udzielało głosu, na tym punkcie mogę skorzystać i osobiście się zapytam. Chciałbym poprosić o taką informację. Wiemy, że nasz biskup będzie polecił chyba na powstanie w getcie dzwonić trochę w kościołach. Nie wiem, taka informacja była, czy to jest prawda. To jest jedno. A drugie, w ogóle, czy nasi biskupi w tym zborze, czy tam powiedzmy w sytuacji tej polsko-żydowskiej, planują jakiś głos zabrać, czy raczej wolą stać z boku? Bo w innych sprawach biskupy często różne listy, prawda, piszą. A tutaj jakoś tak cicho, ale może tak powinno być. Natomiast wracając jeszcze do jedwabnego, pan Stanisław przez grzeczność mi powiedział, że biskup Markowski też był w jedwabnym, też nasz biskup Markowski przepraszał. To by było pytanie do ojca Jana, natomiast do pana Stanisława chciałbym się zapytać o taką drobną sprawę. Bo to lewactwo generalnie w całości potępiało, ale prawica też. Sprawa była spalenia kukły Żyda w Wrocławiu. Temat może niezbyt ładny, aczkolwiek kukła Wałęsy też była palona przez PC, ale wracając do tego Żyda, według mnie w tym czasie we Wrocławiu był z honorami przyjmowany niejaki major Bauman. I według mnie to nie tyle było spalenie kukły Żyda, co chyba jednak tego oprawcy z KBW. W związku z tym w takim kontekście protest przeciwko honorowaniu na Uniwersytecie Wrocławskim Baumana wydaje mi się, no już trochę inaczej wygląda, ale może jestem niewłaściwie to interpretuję. Bardzo proszę, czy ja mi coś na temat. No wprawdzie. Czerwone. Dobrze. Dobrze. Tu jest zielono. Zielono jeszcze. No więc może pana zgłosiła, akurat właśnie prosto z episkopatu, tam miałem konferencję taką duchową dla pracowników episkopatu. Przyjechałem tutaj, więc byłem tam 2 godziny temu. Widziałem się z sekretarzem episkopatu. Nic nie mówił. Ani na temat dzwonów, ani na temat jakiegoś oświadczenia, które ma być. Także przykro, ale nie mogę tutaj nic konkretnego powiedzieć. Masz kartę. Proszę Państwa, no ja jak usłyszałem o tym procesie, znaczy o tym oskarżeniu najpierw pana Rybaka, bo zdaje się on tak się nazywał, ten oskarżony, pan Piotr Rybak, no to zachodziłem w głowę, w jaki sposób prokurator się zorientował, że to ta kukła przedstawiała Żyda. Musiał skądś to wiedzieć. Bo nie wiem, czy tam był jakiś napis, że to jest Żyd, czy gdyby nazwisko Zygmunt Bauman było tam przedstawione, no to wiadomo, Zygmunt Bauman jest niewątpliwie Żydem, prawda? Więc to już jakaś wskazówka była. Ale no to Jerzy Soros też jest Żydem. Więc rzeczywiście wtedy, gdyby to nazwisko było tam wymienione, to by było jasne, że to by była jakaś wskazówka. Natomiast z tego, co wiem, to nie było żadnego nazwiska. W związku z tym, według jakich właściwości, według jakichś wskazówek, prokurator, ale to mniejsza o prokuratora, bo on się może mylić, ale niezawisły sąd, czy po zapachu to wyczuł, czy po, no, po zapachu, to do takich rzeczy trzeba mieć specjalnego nosa, ale to oczywiście jasne, też jest to możliwe. Natomiast czy jakieś inne cechy są charakterystyczne? O takich charakterystycznych cechach to antysemici mówią. Znaczy osoby oskarżane o antysemityzm. Kiedyś opowiadał mi kolega Rosenfeld, jaką to przygodę przeżył, powiada, wsiadam do tramwaju, a tam 4 skinów na platformie stoi, no i powiada, zauważyli mnie, a nie trudno go zauważyć, bo nie wiem, czy Państwo znacie kolegę Rosenfelda, on ma cechy semickie w postaci karykaturalnej wręcz, a jeszcze w dodatku chodzi w czarnym kapeluszu z szerokim rondem, no nie sposób go tam pomylić z kimś innym, no i powiadają, o Żyd. A kolega Rosenfeld powiada, a ja się odwracam do nich i mówię, nie lubicie Żydów, co? A on mówią, nie.
A on mówi, ja też nie wszystkich. Więc ja jestem oczywiście bardzo sceptycznie ustosunkowany do takich wyroków sądowych, bo uważam je za objaw nadgorliwości. Uważam, że to się mieści w granicach ekspresji w ramach wolności słowa, w ramach zasady wolności słowa. No, jak się korzysta z rozmaitych wolności, to też trzeba uważać, żeby nie przekroczyć. Prawo zna takie, prawo definiuje takie granice. Zasadą jest swoboda ekspresji, a represjonowane są tak zwane ekscesy. To jest eksces ekstensywny i eksces intensywny. To się tak nazywa w doktrynie. Eksces ekstensywny to jest taki, że no, ta ekspresja przekracza granice, sama przez się przekracza granice działalności dozwolonej. Na przykład ktoś, żeby dać wyraz swojej niechęci, zaczyna kogoś bić. No to jest eksces ekstensywny. Natomiast eksces intensywny polega na takim natężeniu tego, że zaczyna kogoś lżyć. Na przykład mówi, a to świnia. No wiadomo, że człowiek to nie świnia, to jest nieprawda, ale to jest właśnie, intencją jest obelga. No, i tu jest te prawo, takie granice tam jakoś lepiej, gorzej wypracowało. No i tu wydaje mi się, że niezawisły sąd chciał tutaj się zasłużyć, żeby został zauważony i, że tak powiem, przy jakichś awansach odpowiednio wynagrodzony. To niedobrze, że sądy niezawisłe tak reagują, bo dlatego między innymi trzeba z nimi zrobić porządek. I skoro już jesteśmy przy tych, to taki postulat, bo pan prezydent zapowiedział na 11 listopada referendum konstytucyjne. Nie wiem, czy do niego dojdzie w ogóle, czy jeszcze przetrwamy z panem prezydentem, ale gdyby jednak, to mam taką propozycję pod rozwagę państwu tutaj, bo rzeczywiście to, co rząd wyprawia z sądami, to jest, to nie powinien tego robić, to kozacki numer. To jest kozacki numer. No, chcę przejść na ręczne sterowanie sądami. To nie jest to dobre. To nie jest dobre. To można, ale to można ocenić, czego niestety Komisja Europejska nie potrafi, bo owczarki niemieckie nie wiedzą, jak u nas jest. Więc tylko na tle, to jest takie mniejsze zło, bo lepiej jest, jak rząd ręcznie steruje sądownictwem, ale tylko na tle takiej sytuacji jest lepiej, kiedy ręcznie sterują sądownictwem tajne służby. A z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia, bo ta reforma to tak naprawdę chodzi w niej o to, żeby wyeliminować agenturę. Żeby wyeliminować agenturę i ktoś wreszcie powinien to otwarcie powiedzieć. Bo jak będziemy tak kręcić i tak dalej, to po prostu rzeczywiście ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Tylko rząd chce wyeliminować agenturę wojskowych służb informacyjnych i tam jeszcze tego i chce wsadzić własną. To jest niedobrze, dlatego mówię, że to jest kozacki numer. Takich rzeczy nie powinno się robić. Ale mamy do czynienia z jeszcze drugą patologią, że w ciągu tych ostatnich 27 lat, czy 28 już, sądy, czy sędziowie może tak, wyemancypowali się z jakiejkolwiek zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które tylko im płaci. Z tego zrezygnować jakoś nie chcą. Nawet narzekają, że za mało, prawda? Więc to też jest sytuacja patologiczna, dlatego że robią, co chcą. No, zwłaszcza w słynącym w świecie z nienawisłości Gdańskim Okręgu Sądowym. Więc to jest też sytuacja patologiczna. I moja propozycja zmierza do tego, żeby nie rządowi, bo to jest niedobrze, tylko obywatelom, żeby włożyć w rękę bat.
żeby mogli od czasu do czasu sędziów wysmagać tym batem. W jaki sposób? Sędzia, który został mianowany przez pana prezydenta, korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości, z wyjątkiem jednej. Trzeba by odejść od zasady nieusuwalności sędziów. Wszystkich gwarancji niezawisłości korzysta, natomiast co 5 lat to można by powiązać z wyborami prezydenta. Prezydenta wybieramy, prezydent sędziów mianuje, więc akurat jest powód, żeby to powiązać. Co 5 lat każdy sędzia, z wyjątkiem sędziów wojskowych, bo oni podlegają specjalnej pragmatyce, każdy sędzia sądów powszechnych, łącznie z Sądem Najwyższym, powinien poddać się procedurze weryfikacji. Jeżeli by nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów w swoim okręgu sądowym, wylatuje z zawodu i nie ma od tego odwołania. Żeby obywatelom dać w ręce bat, bo niedobrze jest, jak sędziowie nie czują żadnego bata. Bo za komuny to czuli bata w postaci partii i bezpieki, a teraz żadnego. Więc niech poczują ten bat. No to pod rozwagę poddaję.